16. Festiwal Osób Niepełnosprawnych Domek Artystów Wszelakich. Już po raz 16. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie wspólnie z Powiatem Chrzanowskim zorganizował Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych Domek Artystów Wszelakich, którego celem jest promowanie talentów. Festiwal był 3-dniowy. W pierwszym dniu pracownicy szeroko pojętej opieki społecznej wzięli udział w konferencji pod hasłem Wartości, wsparcie, współdziałanie, wspólnota. Możliwości w nowym programie deinstytucjonalizacji. Konferencja miała miejsce w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie. Drugi dzień festiwalu to przegląd artystyczny pod honorowym patronatem Tomasza Szweda. Przegląd, który ma na celu przybliżyć istotę i znaczenie aktywności osób starszych i niepełnosprawnych oraz wartości, jakie towarzyszą tym osobom w trudnym dla nich czasie. Prezentacje sceniczne umożliwiają integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem oraz promują sztukę jako niezawodny środek terapeutyczny. Ideą przedsięwzięcia jest myśl o rozwijaniu i promowaniu talentów osób niepełnosprawnych. Wydarzenie odbyło się na scenie amfiteatru w Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie. Trzeci dzień festiwalu to warsztaty dla podopiecznych na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej imienia Adama Starzeńskiego w Płazie. Nie powiem nic nowego, że to był wspaniały czas, który towarzyszy nam przez 3 dni. Wszystko zaczyna się od drugiego człowieka, czyli budowanie, wspieranie, działanie, tworzenie. Udało nam się stworzyć coś wyjątkowego. Wokół mnie są osoby, które budują wciąż ten festiwal, to działanie, ten projekt, czyli pani kierownik Anna Krzeczkowska, pani Katarzyna Likus i pan Michał Obrok. Bez tych osób naprawdę festiwal nie mógłby tak wspaniale działać. Ja dziękuję im za pracę, za wsparcie, za zrozumienie, ale ciągle osoby, które odwiedzają nasz domek, pomagają nam, wyzwalają w nas nową energię do nowego tworzenia, do poznania, do działania. Czyli pokazanie tego, co jest sercem naszego domu. Warsztaty, terapia, wspólna praca, działanie. I cóż powiem, to jest to, co jest, co nas buduje, co nas tworzy. 16. Festiwal Osób Niepełnosprawnych Domek Artystów Wszelakich za nami. Cykliczna impreza, wydarzenie 3-dniowe. W pierwszym dniu konferencja naukowa dedykowana problemom osób niepełnosprawnych. We wtorek mieliśmy okazję poznać talenty artystyczne osób z niepełnosprawnościami, a dzisiaj w środę pełna integracja tutaj w Pałacu Starzeńskich w Płazie. Wspaniała impreza i wielkie podziękowania dla wszystkich organizatorów, którzy przyczynili się do realizacji tego wydarzenia.